na Oliwie Ciłance, dziadek mówi. Witam was, moi drodzy, w kolejnym odcinku. Dzisiaj powoli szykujemy rostelka do żniw 2022. Pierwsze, co będzie kosione, to oczywiście jęczmień zimy. I co, jedziemy, podczepiamy header, sprawdzamy, czy wszystko działa tak, jak powinno. Już by było po robocie. Zobacz. Drabinkę. Jest. Już. Ajajaj. Nie, trochę krzywo. Teraz. Dobra, wałek. Ruszony. Przesmarować, podniesiesz hedę, bo to widłeś, żeby przesmarować kosę. No, spoko. Dobra, hydraulika. Nie, to wszystko się teraz. Szyny, no! Bo... Najpierw mocarnię włączymy. Ścinacz się załączył, pierwszy. I teraz zaraz cała mocarnia pójdzie. Wyłączymy, bo musimy otworzyć zbiornik, zapomniałem. Co? Siadaj, pokażę ci. Co na pilocie jest wszystko. I tutaj jak się ustawia go do jęczmienia. Zamknij drzwi, będzie głośno. To tu masz odmocarnię, nie? No. Nawet jak będzie na ślimaku, to on sobie przełączy komputer na żółwia, bo on tak i tak na tym musi się włączyć. Najpierw się załącza. Na jakim ślimaku? Na zającu. Na ślimaku, na żółwia musi się przełączyć. Najpierw się załączył ścinacz, teraz się załączy mocarnia, będziesz słyszał. No i teraz tak, jak tutaj masz tryby pracy. Widzisz? Tryby pracy. I tutaj masz gryka. W tej I. Tryby pracy, gryka. Co będziemy kosić? Jęczmień. Bób? Nie, jęczmień. Bób też jest? No. Jest. Mak, len, cieszyna. Jęczmień, dawaj, to pszenica. Jęczmień, ozimy, pszenica ozima. Sorgo, soja, pszenżyto, fasola. Ryż, zobaczymy, czy wychodzi chudzie. A jest ryż? No jest ryż. Nie ma ryż. Jest! Jest ryż. Ja. Jęczmień ozimy. No. Dobra. Widzisz? Jest. Jęczmień ozimy. I teraz tak, dajemy mu full obroty. Zawsze musimy do ustawienia full obroty dać. Na przykład teraz jest rozregulowany, nie? B.
bęben mamy teraz 910, a musi być od 650 do 750. Dlaczego? Aha, bo tam 6 metrowy, no dobra. Tak. I tu masz... To 2 metrowe oni też mają? Kiedy? Nie wiem, po prostu tak zapisane jest, nie wiem. Nie wiem, o co chodzi. No. Ale nie, może jakieś przystawka jest, wiesz, o co chodzi. No. Są takie przystawki, zbierające, nie? Zbierające, no. Malutkie. To nie zdąży, kurwa, złapać wszystko. I teraz bierzemy tylko zacznij. Klikamy, ustala się, widzisz? O, słyszysz? Zmienia się ustawienia. Widzisz, jak tutaj się wszystko zmienia do tego? Sita się zamykają. Jest ustalone jeszcze wiatr i bęben ustala się. O, ustaliło, dobra. No i teraz mamy tutaj wszystkie ustawienia. I w trakcie koszenia widzimy, że sobie plecie, to bęben można dać. A, w trakcie, no. Większe koszenie. Albo tam z tego. Albo to. Pulpitu, a sita, to musisz się zatrzymać. Nigdy nie możesz jechać i kosić, tylko musisz się zatrzymać. A tu w trakcie koszenia można. A tu w trakcie koszenia. Jedziemy, kosimy. Na przykład widzisz. Trochę syf leci, wiatru więcej, o, klika się, o. Ale z panelu też można. No. Obciążenie silnika, 31%. Temperatura 84. A tam wyskakuje to obciążenie? Tak. Nie, tu normalnie ci pokazuje w trakcie koszenia no, obciążenie. Jak kosisz, no, to masz 31, tu. 32, no. Widzisz? No, 84, nie. 4 bary ciśnienia oleju. I 22 stopnie, 23 stopnie temperatura oleju. Bliska. No bo nie ma pracy, nie rozgrzane jest, wiesz o co chodzi. Żeby rurę otworzyć, to musisz tak. O, widzisz jak? No. I żeby włączyć, to klikasz tylko. I czekasz, o, widzisz? O, teraz ze zbiornika idzie. Długo to trwa, nie? Dlatego to nie jest takie łatwe w sypaniu. No i teraz wyłączyć, to tak samo, klikasz. I zobacz, ona najpierw to musi zamknąć, ale jeszcze leci przez ileś tam sekund. Dlatego trzeba cały czas pilnować. I teraz o, już miga, to teraz wyłączy. O, teraz dopiero wyłączyło, to zamykanie. Weź tam kobietę, tam muzyka gdzieś. Dobra, to teraz zobacz, gdzie ta jest kobieta. Język, dźwięk, dobra, dźwięk. Tu będzie. O kurwa, on tak starczy. Tak? No nie. O 30% jest 25%, tak starczy. No, no to dobra. Ona będzie gadać, no to teraz zobacz. Włączę. Dobra, już go nie włączaj. No. O, ona będzie gadać ci teraz. Wyładunek jest uruchomiony. No, gdzie ten... A, tu co? No. No i dobrze. Ostatnio widzieliście odcinek z oglądania Puga, a myślę, że niedługo pojawią się kolejne oferty, tym razem traktory, i będziecie mogli zobaczyć, jakie ciągniki oglądamy. Możecie napisać w komentarzu, jaką markę, może ktoś trafi. Widzimy się za chwilę. Oj, da radę. Troszeczkę za mocno wjedzie tutaj. Oj, patrzcie, żeby supa nie zahaczyć. O nie. Dobra, muszę cofnąć mu. Zapytałem fanatyka John Deere'a. Co? Co tam, spawasz? O, weź tutaj. Chodź. Jak to się stało, co? Jak do tego doszło? Nie wiem. Nie mogę jeść, nie mogę spać. Jak do tego doszło? Nie wiem. Nie mogę jeść, nie mogę spać. Adamowi nie potrzeba piwa. Nie, ja mu nie szedł. Dup nie działa. Dup nie działa. I rok spawania zaczynamy od... O! Masę przyspałaś, będzie lepiej. Czekaj, czekaj, to trzeba jakoś złapać mocno, czymś naciskać, co? Naciskać czy co? Chyba. Gdzie to drewienko jest? Kurwa, nagrzeje się, to będzie... Będę miał przetopione palce. Tam łomik leży, podparty. Przynieś i tutaj wsadź i podciągnij tą
Jestem błotnik. No. No. Najpierw tu złap. No, o, o, trzymaj. No, strzymam. Trzymaj. Dawam. Trzymaj. Dawaj. No. Trzymaj, trzymaj. No, no dawaj. Trzymaj. No, dawaj, ile? No. Dawaj. Dawaj, trzymaj. O. Działa. O. O kurwa. No po, trzymaj. Palce się polą. Co, o co ci chodzi? No zobacz, dziurę masz. No, no hepnąłeś, coś tam hepnąłeś, nie? No, tylko nie przetop, bo co? Dobra, już tutaj nie masz sposób. Co jeszcze? Tutaj? Nie, odejdź, ja tu? Już. Czekaj, czekaj. Młotkiem dobijesz, ale ja muszę załapać. Spawanie na ekranie. Marek Reality Show. No. Weź tam młotkiem, stuki. Teraz tu się brzuch zrobił. O Jezu, kochany. To tu hefnik, musisz hefnąć. To tam musisz teraz. Tu hefnąć i tu i będzie to git. Kurwa, co ty robisz? Nie stukaj, patrz kurwa. Spawałem na darmo i dziura się zrobiła. Gdzie dobrze jest, a tutaj tak ten. Otulina przy... zakryła. No. Tu, patrz. A pierdolę. To teraz musisz to... Trzeba uciąć i skrócić. Jakoś się wydłużył, jak to się ale stało? Ale to chodzi, musi... dawaj szlifierkę tu, czy... albo no. Weź chociaż poskrobaj tym. Gdzie szlifierka? Nie, dobra, poskrobaj o tam. Złożył to. Daj spokój. Posk- tam, czekaj, a gdzie jest ten? O, tu jest. Kurwa, czekaj. O, patrz, no mówiłem, że zostanie, centymetr wchodzi, widzisz? No weź przyciśnij. Przestań, bo do końca przyczepy będę leciał ze spawę. O, patrz. O. Jaś? O, dobra. Git? Trzymaj mocno. Mocno trzymaj. No, trzymaj. No dawaj. Dawaj, ruś. Reklamy jak w Polsacie. Trzymaj jeszcze, bo jeszcze nie przylepiło. No przylepiło chyba, co? No, patrz, my to jednak fachowcy. Jakim cudem to się stało, co? Zup się kładzie. Ja wiem, jak to się stało. Ta strona była od obornika i ktoś za blisko podjechał. Aż wygło. No, ta strona. Tak. Tak, ale zobacz, jest dobrze. Dobra, tu się silikonem pierdzielnie, to dobrze. Nie przetapię, bo to... Dobra, weź tu młoteczkę, daj postukaj. A gdzie ten młoteczek od tego, mały? O Jezu, jaka tu ziemia. Czy idzie kit, będzie kit. Idź po... Dobrze, że masz metalowe, bo byś przy opieraniu pękło. Miałeś tutaj podciągnąć to do góry. Włóż tam w tą dziurkę, ucz się, bo już masz 17 lat. Tam włożyłeś? O! Tylko nie, bo nie będziesz, musisz przeciwwagę mieć. No, pięknie. Mocno. No, czekaj, czekaj, głębiej, głębiej, bo lepiej. Dawaj, dawaj, bez dwójkę. No, o, jeszcze trochę. 3-4. Jeszcze, no, dobra, starczy. Uuu, mać. Teraz muszę tam spalać. No. Pękło? No. Tam pękło? Nie, dziach, nie pękło. Dobra, jak nie pękło? Taka cena rzepaku. Co? Że zaspawać chcę całe burty, żeby nigdzie nie zgubić żadnego ziarka. No. O, ale tutaj coś. Bo się ten zeszło, wiesz? Tutaj, tam. No. Co my robimy z przyczepami? Szykujemy je na te, na co? Na żniwa, nie? Dobra, ten silikon już fajnie. Pach, 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 pach. Bartuś to jest jak yeah. Mama. Wejdzie do lasu, obróci się dwa razy i ona idzie w drugą stronę. Ja mówię, Jezu, gdzie ty idziesz? No do wyjścia. Mówię, kurwa, do Korzybia idziesz. Mówię. Ale jak było, raz jak się? Raz to ja myślałem, że sam zgubiłem się, bo ona telefon zgubiła i biegła. Zabrała mój i dzwoniła i biegła, a ja bym ją zgubił i tyle grzybów, co ja widziałem przy tym biegu, to mówię, ja pierdolę. Mówię.
wiesz, łapałem, a on czas dalej, tu znów, ty. Zabrałem telefon, swój zgubiła i pis zginęła, bo tu rozładuje telefon dzwoniąc, żeby szukać swój, nie? Mówię i lipa, mówię, lipa. Później człowieku wyszliśmy. Ile? 7 km od buta? Ale głupi, zamiast wziąć, zostać z tymi grzybami, a ona nie zapieprza po ten samochód, to ja szłem z tymi grzybami do tego samochodu się ciągłem. Jak doszłem, to później mówię, no przecież ty masz prawo jazdy na chuj, ja lazłem, mówię. Przecież mogłem siedzieć, ty mogłaś zapieprzać po ten samochód, przyjechać. Ja tyle grzybów, ale ona jest cięta na grzyby. Przez te jej grzyby, to w maluchu mi koła dwa odkręcili. No. Jedną zdążyli zajechać, wiesz? A zapas miałem to dobrze, że tego. Że dobrze, że szpilki zostawili, słuchaj. Dwa kosze grzybów do samochodu. Mówi, ty, tyle grzybów jest, mówi, to weźmiemy, mówi, jeszcze pójdź. Starczy. Już nie ma w co. A ona wyciąga reklamówki, nie? I z tyłu do samochodu na siedzenie przykryła, a reklamówki, choć jeszcze te dwie te reklamówki. I przy brzegu tam. Poszliśmy, kurde, i słyszę jakieś kurwa łebki. Hej, tu, tram, ty. Ja mówię, coś tam nie tak jest. Wychodzimy, patrz, poszli długą z kołem. Kurwa, je tylko trzymał na motorze, nie? No, mówię, zobacz, kobieta. Dobrze, że tylko jedno, a jakby dwa? Bo zapas włożyłem, ale że szpilki zostawili, nie? No. A wiesz, maluch lekki, to oni no. Tak... No, kurę jedno nawet podniesie, nie? No, dokładnie. Tak korsę robiliśmy. No, spawamy, zobaczcie, jest odłączony od ciągnika. Jest odłączony. Dawid tutaj tylko masę robił. Trzymał. Ale nie przy podczas spawania. No. Spawy piękne? No. Piękne. A ciebie kto tata uczył spawania? Co? Tak jak ty się nauczyłeś. Ja widziałem, że się nauczyłeś to. Dobrze spawam? Jak okrętowy spawacz. A, czekaj, tutaj to. Okrętowy spawacz. Wpadł ci smark kiedyś do buta, nie? Nigdy nie spawacie w gumofilcach. W gumofilcach? Czemu? Co się stało? No skarpetka dziurawa i gumofilec. Przetopiona. No. Kurczę, bym wpadł do środka, to myślałem, że kurwę z nogą. Opuść. No, nie są żarty, człowieku, ta onuca zaczęła się dymić. Onuca. No to, co jest na zewnątrz, to co? Filc, tak? No, ten filc. Onuca. Nie wolno. Nie wolno. No to tak jak teraz, o, i muszą być właśnie spodnie zawsze na zewnątrz. Żeby właśnie no. Trochę nie te. No, w żadnych klapkach, żadnych, tak teraz też źle, bo o, widzisz, odpryskaj i po ciele wali, nie? I jest tu też pospawane? Jest. Odtłuszczone. Jedziemy z tematem. Nawet nie będzie widać. Tutaj tylko te rogi piankujemy, żeby w razie czego. Benzynowy jest. Tak, tu jest, dobrze. Dobra. Ta pianka sobie wyjdzie, gdzie wyjdzie, to wyjdzie. Tutaj jest ok? Jest. Otóż. No widzisz, jak nowa, nie? Bardzo krótko. Lepiej bierze. Na skup się pojedzie, powiedzą, o, już ma nową przyczepę. A ty jak pryśniesz, to nawet nie widać, że ona pryśnięta, a tak nie rzuca się w oczy, nie? A to zawsze gdzieś zahaczasz, to już będzie kolorowo, nie? Na tą górę jeszcze raz, widzisz?
Wiesz, kiedy się zaczynają żniwa? Jak rolnik jedzie po karton pianki. No tak. Ale to jest prawda.